Twój anioł stróż jest przy Tobie, aby ujawnić coś ekscytującego. W tej chwili ktoś żywi do Ciebie intensywne uczucia. Może się wydawać, że ta osoba jest daleko, czy to fizycznie, czy emocjonalnie, ale to, co naprawdę się liczy, to nowa perspektywa, pod jaką Cię widzi. Nastąpiła znacząca zmiana w Waszej relacji, sygnalizując głęboką transformację w jego sercu. Teraz odczuwa silną potrzebę podzielenia się z Tobą swoimi uczuciami, zmuszony przez poczucie pilności, gdyż intuicyjnie wyczuwa, że jego wyznania będą miały znaczący wpływ na Twoje życie. Może już zauważyłeś, że wcześniej nie był typem osoby, która łatwo się otwiera. Jego uczucia często pozostawały ukryte, jakby schowane pod warstwą rezerwy. Możesz pamiętać momenty, kiedy wydawało się, że jest na skraju wyznania, znaczącego gestu, prawie przepełniony emocjami, ale w ostatniej chwili coś go powstrzymywało, ponownie zamykając jego uczucia. To zachowanie mogło wynikać z długotrwałego nawyku ukrywania swoich najgłębszych emocji, być może ukształtowanego przez przekonanie, że łatwiej jest po prostu płynąć z nurtem otaczających go okoliczności. Jednak ostatnio nastąpiła wyraźna zmiana w energii, która Was otacza. Teraz zdaję sobie sprawę, że Ty jesteś katalizatorem tej transformacji. Sposób, w jaki się z Nim komunikujesz, Twoja obecność, Twoje słowa, a nawet Twoje milczenie wydają się wywołać coś nowego w Jego sercu, czego nie może już dłużej ignorować ani tłumić. Ta sytuacja może być bezpośrednio związana z Twoimi niedawnymi działaniami lub nagłym odkryciem, jakie miał na Twój temat. Intensywność emocji, jakie teraz przeżywa, nie jest mu całkowicie obca. Wcześniej znajdował się na podobnych rozdrożach. Jednak tym razem kluczową różnicą jest jego wyostrzone zrozumienie, że musi zmierzyć się z tymi emocjami i zarządzać nimi w sposób, który wcześniej byłby dla niego bardzo niewygodny. Zazwyczaj wybrałby opór wobec tego intuicyjnego impulsu, który radzi mu podążać za sercem, zwłaszcza w odniesieniu do Ciebie. Ale teraz zdaję sobie sprawę, jak ważne jest nie tylko zaakceptowanie tego impulsu, ale także działanie zgodnie z nim, nawet jeśli oznacza to wyjście poza strefę komfortu. To decyzja, która wykracza poza to, co widoczne lub znane dla Ciebie. Stoi przed wyborem, który nie tylko wyzywa go osobiście, ale może również znacząco zmienić dynamikę między Wami. Zdaję sobie sprawę, że to nie jest zwykły wybór lub podążanie ścieżką najmniejszego oporu. Tu w grę wchodzi głęboka i potężna potrzeba dokonania istotnej zmiany, napędzana nowym zrozumieniem tego, co dla niego oznaczasz i jak wpływasz na jego życie emocjonalne. Energia, która go teraz otacza, jest tak intensywna, że wydaje się niemal namacalna, jak wibrująca siła, która popycha go do działania. Ta energia jest zasilana przez dualność jego uczuć, mieszankę strachu i odwagi, wahania i determinacji. Zdaję sobie sprawę, że to, co zamierza zrobić, może być niewygodne, może nawet bolesne, ale wierzy mocno, że jest to niezbędne dla jego osobistego rozwoju i dla ewolucji waszej relacji. Dlatego, chociaż jest w nim część, która chciałaby utrzymać wszystko tak, jak jest, podążając za logiczną i racjonalną ścieżką, do której jest przyzwyczajony, potężniejsza siła popycha go do obrania nowego kursu, do wsłuchania się w głos swojego serca. To nakaz, który nie wynika z zewnętrznych rad czy oczekiwań innych, lecz z najgłębszych zakamarków jego duszy, gdzie mieszczą się prawdziwe emocje i pragnienia, oferując mu kluczową orientację w tym momencie. Wcześniej mógł tłumić lub nawet ignorować te intuicyjne impulsy, zwłaszcza w sprawach dotyczących Ciebie. Być może z obawy przed ujawnieniem swojej wrażliwości lub naruszeniem status quo, które wydawało się bezpieczne. Jednak teraz istnieje jasne zrozumienie, że podążanie tą samą ścieżką już mu nie służy. Sytuacja wymaga zmiany, odejścia od zwykłej trasy, którą dotychczas podążał. To wewnętrzne wezwanie do podążania za sercem jest teraz nieodparte i pilne. Zdaje sobie sprawę, że musi działać zgodnie z nową orientacją, choć może się to wydawać ryzykowne lub sprzeczne z jego typowym zachowaniem.
istnieje namacalna energia otaczająca osobę, która jest wyraźnie na życiowym rozdrożu. Jest pogrążony w głębokich refleksjach, rozważając niezliczone kwestie, ale zauważalne jest, że jego głównym punktem skupienia jesteś ty. Potrafi zagubić się w swoich myślach o tobie, często zastanawiając się, czy zdajesz sobie sprawę z intensywności, z jaką o tobie myśli. Ta energia jest niesamowicie bogata w szczegóły. Może nie werbalizuje bezpośrednio wszystkich swoich myśli i uczuć, ale z pewnością przetwarza je metodycznie w swoim umyśle, przeżuwając je, aż osiągnie jasne zrozumienie, a następnie działa na podstawie wniosków, które sam wyciąga. On także zdaje sobie sprawę, jak dobrze go rozumiesz, co sprawia, że jest szczególnie uważny i zaangażowany w tę relację. Fascynującym aspektem tej dynamiki jest to, że chociaż pragnie być blisko ciebie, odczuwa również silną potrzebę izolacji. Jakby ten czas samotności był kluczowy do podejmowania istotnych decyzji lub zrobienia ważnego kroku w swoim życiu. Stawia czoła wewnętrznej walce, prawdziwemu przeciąganiu liny między sercem a umysłem, a może między ego a duszą. I ta walka jest intensywna. Ta dualność odzwierciedla bogatą i skomplikowaną wewnętrzną podróż, gdzie balansuje pragnienie intymności i połączenia z potrzebą przestrzeni osobistej i refleksji. Każdy moment samotności to krok w poszukiwaniu odpowiedzi, czas niezbędny do introspekcji i jasności. Ta wewnętrzna walka nie jest tylko starciem sprzecznych pragnień, ale również sygnałem jego głębokiego namysłu nad wszystkim, co dotyczy ciebie. Zdaje sobie sprawę z istotnej zmiany w dynamice waszej relacji i świadomie dostosowuje sposób, w jaki się z tobą komunikuje. Większość tych zmian zachodzi dyskretnie, za kulisami codziennej interakcji, nawet jeśli utrzymujecie regularny kontakt. Ta sytuacja daje ci wgląd w to, co czuje wewnętrznie i co może świadomie ukrywać w odniesieniu do waszej relacji. Chcę, abyś zrozumiała, że przeszedł głęboką zmianę perspektywy i że ta nowa pozycja została przyjęta po intensywnej refleksji i szczerej rozmowie z jego sercem. Chociaż uczucia do ciebie nadal są obecne i znaczące, mogłaś intuicyjnie odczuć, że dla was obu korzystne było przyjęcie pewnego poziomu emocjonalnego dystansu, pewnego rodzaju zdrowego oderwania od tej osoby. Jednak możesz czuć się nieco zdezorientowana co do jego prawdziwych uczuć wobec ciebie lub tego, co planuje zrobić dalej. W relacji między wami przenika intensywna, wibracyjna energia, chemia prawie namacalna, która sprawia, że oboje potraficie z niezwykłą łatwością wyczuwać emocje, a nawet myśli drugiej osoby, kiedy jesteście razem. To głębokie połączenie jest zarówno darem, jak i zagadką. Mimo tej niemal telepatycznej harmonii, wydaje się mieć trudności z pełnym otwarciem się, wyrażaniem swoich uczuć w sposób jasny i jednoznaczny, co może sprawiać, że zastanawiasz się, dlaczego się powstrzymuje, dlaczego waha się pozwolić emocjom płynąć swobodnie lub działać zgodnie z tym, co naprawdę czuje. Może nie być całkowicie transparentny, a jego rezerwa może być wynikiem znaczących wyzwań, przez które przeszedł, i które, nawet jeśli pośrednio, wpłynęły na dynamikę między wami. Te przeszkody mogły stworzyć emocjonalne lub psychologiczne bariery, które nadal próbuje przezwyciężyć. Może obawia się, że otwierając się całkowicie, te wrażliwości staną się zbyt widoczne, co mogłoby w jego perspektywie zmienić sposób, w jaki go postrzegasz lub wpłynąć na delikatną równowagę waszej relacji. Ostatnio pojawiła się seria ważnych odkryć, których nie może już dłużej ignorować, skłaniając go do głębokiej i znaczącej refleksji. Najważniejsze jest to, że zdaje sobie sprawę, że masz wyjątkową jasność co do tego, kim naprawdę jest. Dostrzegasz zmiany, nawet te najsubtelniejsze, które zaszły w dynamice między wami. Ta twoja percepcja tylko potęguje wpływ tych odkryć na niego. Odczuwa, być może z nutą melancholii, że ten konkretny rozdział w waszej historii może się kończyć. Jednocześnie przeczuwa, że w waszej relacji jest jeszcze wiele do odkrycia i eksploracji. Teraz decyzja leży w twoich rękach. Czy chcesz nadal pisać tę historię razem z nim?
to wybór, który niesie ze sobą ciężar nie tylko kontynuowania tego, co zostało zbudowane, ale także odwagi do eksplorowania nowych emocjonalnych i relacyjnych terytoriów. Należy pamiętać, że obecna sytuacja jest przesiąknięta energią ciekawości, żywą siłą, która sugeruje nie tylko możliwość, ale i pragnienie odkrywania nowych aspektów i głębin w waszej relacji. Naprawdę odczuwa z tobą intensywnie głębokie połączenie i dlatego podchodzi do następnej fazy waszej relacji z wielką ostrożnością. To nie jest tylko kolejny etap w toku waszych żyć, ale podróż, którą rozpoznaje jako kluczową dla siebie. Ta wiadomość, którą przekazuje, jest mieszanką zakończenia i odnowy. Nie jest jeszcze całkowicie gotowy, aby definitywnie zamknąć ten rozdział. Jasno rozumie, że sposób, w jaki rzeczy funkcjonowały między wami, już nie jest zrównoważony i nadszedł kluczowy moment, aby poszukać nowej drogi do przodu. Tak więc ten moment oznacza zarówno koniec jednego rozdziału, jak i początek kolejnego w narracji waszej relacji. Chcę, abyś była tego świadoma. W trakcie waszej relacji mogły pojawić się oczekiwania, które nie zostały spełnione, lub obietnice, które utknęły w martwym punkcie, nie do końca wyrażone, co wpłynęło na dynamikę między wami. Ważne jest, aby podkreślić, że niekoniecznie oznacza to zdradę czy nieuczciwość, ale odnosi się do zobowiązań, które z jakiegoś powodu nie zostały zrealizowane, wpływając na rozwój relacji. Być może oboje unikaliście otwartych rozmów o waszych wzajemnych oczekiwaniach lub o kierunku, w jakim miała się rozwijać relacja. Ten impas stworzył sytuację, w której oboje czujecie, że nie jesteście już w harmonii. Niespełnione oczekiwania powodują widoczne pęknięcia w relacji. Zamiast jasno komunikować swoje potrzeby i pragnienia, oboje założyliście, że druga osoba intuicyjnie zrozumie te oczekiwania. To nieporozumienie spowodowało zamieszanie i rozczarowanie dla was obojga, niosąc ciężki bagaż emocjonalny, który teraz trzeba zbadać i rozwiązać. Ważne jest, aby stawić czoła i omówić te niespełnione obietnice, aby więź między wami mogła rozwijać się w zdrowy i konstruktywny sposób. Ta sytuacja przekazuje potężne przesłanie o transformacji emocji tej osoby i potrzebie podążania za sercem w odniesieniu do ciebie. Istnieje wyraźne poczucie, że jeden rozdział w waszej relacji dobiegł końca, ale również obietnica, że nowy rozdział zaraz się rozwinie. On jest w procesie odkrywania, co przyszłość może przynieść i zaprasza cię, abyście razem zmierzyli się z niespełnionymi obietnicami, zaangażowali się w otwartą i szczerą komunikację, aby uzdrowić i wzmocnić relację, którą dzielicie. To jest krytyczny moment, punkt zwrotny, który wymaga introspekcji i szczerego dialogu. Gotowość do zmierzenia się z tymi wyzwaniami nie tylko pomoże wyleczyć istniejące rany, ale także utoruje drogę do bardziej odpornej i znaczącej relacji. To szansa na ponowne odkrycie siebie nawzajem, na dostosowanie oczekiwań i odnowienie wzajemnego zaangażowania na solidnym i przejrzystym gruncie. Dlatego też z świadomością wcześniejszych błędów i zaniedbań oraz odwagą do ich bezpośredniego rozwiązania możecie rozpocząć ten nowy rozdział na podstawie odnowionego zrozumienia i szacunku. Ta podróż uzdrawiania nie polega tylko na przezwyciężeniu nieporozumień, ale na budowaniu przyszłości razem, wzbogaconej przez szczerość, empatię i bezwarunkową miłość, która was kiedyś połączyła. To czas wzrostu, transformacji i przede wszystkim ponownego potwierdzenia więzi, którą macie, zapewniając, że tym razem oboje będziecie kroczyć w tym samym kierunku z otwartymi sercami i jasnymi oczekiwaniami. Pozwól swojemu duchowi wchłonąć te słowa i pozwól, aby rezonowały głęboko w twoim wnętrzu. Wszechświat w swojej nieskończonej mądrości i dobroci gorąco pragnie dla ciebie jak najlepszego, jest zaangażowany w zapewnienie pomyślnego zakończenia, niezależnie od decyzji, które podejmiesz na swojej drodze. Pisząc, czuję się błogosławiona i zharmonizowana z wszechświatem i będę żyć najlepszym etapem mojego życia, nie tylko potwierdzasz swoją otwartość na pozytywne wibracje, ale również
rościsz sobie liczne błogosławieństwa, które są Ci przeznaczone. Ten akt afirmacji jest potężnym krokiem w kierunku manifestacji najlepszych doświadczeń, jakie wszechświat ma do zaoferowania. Bądźmy więc kanałami pozytywności i dobroci, przekazując tę energię innym i wspólnie tworząc rosnącą falę dobrej energii, która może przekształcić świat wokół nas. Dzieląc się tymi pozytywnymi wibracjami, wzmacniamy naszą więź z wszechświatem i ze sobą nawzajem, budując wspólnotę wzajemnego wsparcia, gdzie miłość i pozytywność płyną swobodnie. Każde słowo afirmacji i każdy akt dobroci są jak fale rozprzestrzeniające się, docierające do serc i budzące dusze, inspirując je do bycia latarniami światła na swoich własnych ścieżkach. Tak więc, przyjmując tę wiadomość, stajesz się częścią większego ruchu, wspólnego wysiłku na rzecz podniesienia wibracji planety i przywołania złotej ery ludzkości, której wszyscy pragniemy. Przyjmij więc tę okazję, aby zharmonizować się z siłami kosmicznymi i żyć w pełni obietnicą świetlanej przyszłości, pełnej radości, pokoju i spełnienia. Podnieśmy siebie nawzajem i razem twórzmy falę dobrej energii. Oczekuj na kolejną ważną wiadomość, która czeka na Ciebie w następnym wideo. Niech Bóg i Wszechświat oświetlą Twoje kroki pokojem, miłością i wiarą. Amen.